Brak sponsora ostatnio złapał dobrą formę, ale przerwał mu ją Tork. Starcie dwóch ekip, które walczą o wyskoczenie ze strefy spadkowej, nie było w żaden sposób wyrównane. Już w pierwszej akcji meczu Tork wyszedł na prowadzenie, a do końca strzelił jeszcze 4 gole. Czerwoni, grając w tym spotkaniu bez zmian, nie byli w stanie odpowiedzieć i zaliczyli pierwszy od początku kwietnia mecz, w którym nie zdobyli choćby jednej bramki. Wynik komplikowałby kwestię utrzymania w lidze, gdyby nie fakt, że prawdopodobnie spadków nie będzie i również jesienią druga liga będzie najniższą klasą rozgrywkową. W minionym tygodniu brak sponsora przegrał również z Telforce One. Gra była taka troszkę chaotyczna, szczególnie w pierwszej połowie tak naprawdę był taki ping-pong, bym to nazwał. Z jednej strony oni, z drugiej strony my, co chwilę jedni gola, a potem my. W pewnym momencie udało nam się strzelić parę goli, z kolei wydaje mi się, że to jakby przeważyło o losach meczu. Z perspektywy całego wydaje mi się, że byliśmy zespołem lepszym. Ostatnio złapaliśmy wiatr w żagle, to jest nasz trzeci mecz rzędu wygrany. Liczymy na to, że jak uda nam się wszystkie mecze do końca wygrać, to o te podium zahaczymy. Angeli Verdi pokazują w tym sezonie jedną zależność. Z mocnymi rywalami wygrywają nieznacznie, ale wygrywają, ze słabszymi nie pozostawiają wątpliwości. W pierwszej połowie jedynie 1-0 z Odrą Niemen było wynikiem skromnym, zwłaszcza że rywal nie mógł skorzystać z optymalnej kadry, ba, nie miał nawet rezerwowy. To widoczne było po zmianie stron. Kolejne bramki padały już regularnie i skończyło się na 7-0 lub jak kto woli 0-7. Wynik Zielonych sprawia, że wciąż walczą o pierwsze miejsce w tabeli drugiej ligi na koniec sezonu. Najgroźniejszym rywalem Angeli w walce o złoto jest Bus Marco Polo. Ten, mimo że do przerwy remisował 1-1 z Żarem Tropików, po zmianie stron zacieśnił szyki obronne i poprawił skuteczność, co przyniosło skutek. 2-0 w drugiej połowie to efekt lepszej gry i mimo że wynik jest sprawiedliwy, Żar może czuć lekki niedosyt. Zwłaszcza, że palmy nadal liczą się w grze o medal, który w tym sezonie łączy się z awansem. Liczymy na to. Znaczy drużyna liczy na awans, bo ja raczej już piłkę nie zagram. Konstytucja na innej lidze, ale drużyna jak najbardziej z ambicjami, z chęcią awansu i walczenia w klasie wyżej. Początek był nerwowy bardzo, ale drużyna się nie podpaliła, wyczekała swoje, strzeliła bramkę na wyrównanie. Goja podejmowała Auer w ramach meczu pierwszej ligi rozegranego na boisku na Kuźnikach. Faworytem był zespół Patryka Obary i mimo że 3 punkty zdobył, nie przyszło im to tak łatwo, jakby można się było to spodziewać. Po 10 minutach prowadzili już 2-0, ale coś się zacięło i Auer, grając w nie najmocniejszym składzie, zaczął uszczelniać defensywę. Dzięki temu w drugiej odsłonie z powodzeniem odrobili deficyt bramkowy. Decydująca okazała się akcja z 38 minuty, kiedy to podanie Króla na gola zamienił Kowalski, dzięki czemu Goja wciąż walczy o medale. Ich rywalem w walce o krążki jest Politechnika Wrocławska. Ta, podejmując kreowanie marek w pierwszej połowie, nie była w stanie się przełamać, a że rywal również nie grzeszył skutecznością, mieliśmy bezbramkowy remis do przerwy. Wynik ten utrzymał się do 27 minuty i wtedy spotkanie się otworzyło. Gdy na pierwszy cios PWR fioletowi odpowiedzieli, wydawało się, że obie ekipy zawalczą o pełną pulę. Strzelali już jednak tylko gracze wyżej sytuowanej w tabeli Politechniki i zanotowali ważne 3 punkty w walce o medal, a może i o baraże. Piorun i Elektrosad nie mierzą w górną część tabeli, ale muszą zbierać punkty, żeby oddalić od siebie wizję drugiej ligi, o ile ci pierwsi jeszcze mają na to szansę, bo standardowo najprawdopodobniej rozegrają się pod koniec sezonu. Jednak czerwoni mają do końca samych renomowanych przeciwników, z którymi o punkty będzie trudno. W bezpośrednim starciu byliśmy świadkami kilku ciekawych sytuacji. Część z nich za jakiś czas pojawi się w serii To się wytnie, ale warto zwrócić na przykład uwagę na nietypowe wykonanie rzutu karnego przy użyciu dwóch słupków. Na niewiele się jednak zdało prowadzenie Elektrosatu, bo w niemal ostatniej akcji meczu Piorun wyrównał i podzielił się punktami.